Dziwi mnie jedna rzecz. Jeżeli patrzymy na naszą ofensywę, czyli mamy Lewandowski, Milik, Piątek, Świder, Kamiński, Skóraś dałem, Zieliński, który dzisiaj jest chyba w światowej formie, nawet nie europejskiej formie, tak jak ten chłopak dzisiaj gra. Mamy Zalewski, Grosicki po tych bokach. Dziwi mnie, mimo to, nie wiem kogo bym nie wziął, bo to nie jest moja praca i nie ja za to biorę pieniądze. Dziwi mnie nieobecność 25-letniego Dawida Kownackiego, który zagrał w 17 meczach we Fortunie Düsseldorf. Strzelił 6 bramek, miał 6 asyst, średnią not w kickerze ma 3,31. Bramkę strzela co 230 minut. No wydaje mi się, że to daje jakąś gwarancję ogrania, czy nawet wejścia jako zmiennik z pewnością siebie chłopaka wybieganego, który został wypożyczony do Lecha, odbudował się, zaczął w Lechu strzelać, wrócił i robi to samo w Niemczech. Oglądałem ich ostatni mecz też Karbownika, który w ostatnim czasie też zaczął grać we Fortunie. Wszyscy fajnie, żeśmy napisali, piękną bramkę strzelił, dribbling, zawsze to miał. Z tej lewej strony łamał do środka, minął jednego, drugiego, pięknie uderzył. Kapitalna bramka. Bramka kapitalna i w ogóle cała akcja, jego dynamika. No i w 97 minucie robi rzut karny, po którym Fortuna Düsseldorf przegrywa to spotkanie 2-1. Więc wiesz, te analizy to się powinno robić od pierwszej do 97 minuty. No tak, no wiesz, obserwował ich z trybun przed tygodniem, był w Düsseldorfie specjalnie na tym spotkaniu, chyba San Paulo, jeżeli dobrze pamiętam, trener Michniewicz. Potem wybrał się także do Arnhem, natomiast no, chyba jeżeli chodzi o ten proces selekcyjny, było to wszystko rozpisane na pozycje. Ustalone zostało, że jedzie 4 napastników, więc skoro tych 4 atakujących było gdzieś w wizji selekcjonera reprezentacji Polski, było też 4 bramkarzy, tak? Ale rozumiem, że Szymański wskoczył w to, powiedz mi, to miejsce. No to mamy 4 napastników i w miejsce którego ewentualnie Kownacki, waszym zdaniem, mógłby się pojawić. Ja bym ci zadał pytanie, Bożydar. Co by było, czy byłoby 5 napastników, gdyby Adam Buksa był zdrowy? Nie, wydawało mi się, że była ustalona liczba napastników, była. Ja wiem, że trener też na podstawie różnych wydarzeń musiał pewnie korygować także ten swój pomysł na zbudowanie tej reprezentacji. Znaczy, nie wiem, nie dałeś mi skończyć jeszcze, bo no, przeszedłem teraz do napastników. Patrz, jak analizujesz napastników jako obojętny ekspert, były piłkarz, trener, zwał jak zwał. No mamy, wiadomo, Lewandowskiego numer 1, potem masz Milika, którego możesz podwiesić, z Robertem wiele dobrych meczy już zagrali. Milik jest naprawdę w niezłej dyspozycji w Juventusie, mimo że ten Juventus gra bardzo przeciętnie w tym sezonie i ma swoje problemy, to Romek potwierdzi. Masz potem Świdra, który bardzo dawno ligę zaczął, który ma super statystyki, bo strzelił 10 bramek, gra tam w lidze, ale dawno nie zagrał ostatniego meczu. I masz Piątka, no to ja się pytam, kogo byś, jeżeli Milika masz już na boisku, nie wiem, i Świdra na boisku, jest końcówka spotkania, masz 10 ostatnich minut, kogo byś chciał wpuścić przy swoich problemach, gdzie idziesz na wymianę ciosów, ktoś ci musi uciąć? Piątka czy Kownackiego? Ja szczerze powiem, ja bym wolał wpuścić Kownackiego.